Dobra, zapalcie na razie. Serdecznie Państwu witam. No i jeszcze zobaczycie nas jedna osoba w przebraniu. Ona idzie. O, to machamy, wszyscy machamy. Bardzo proszę. Ania! Ania! Wszyscy machamy. Właśnie ona tutaj wygra. Tak, i tu jeszcze ktoś przychodzi do nas. Niemożliwe. Razem ze mną prowadziła to spotkanie literackie. Serdecznie witamy. Chodź, Olu, do nas. Jolanta Kajzer jestem. Krystyna Ochędza. Jesteśmy przewodniczkami lokalnymi w Skubiegórce. I organizujemy spacery literackie. Bardzo nam serdecznie miło. Bardzo nam miło, że zaszczyciłaś. Tak, bardzo nam miło. Serdecznie. Serdecznie witam. Nic nie piłam, tylko biegłam do was. Chodź, Aniu, do mnie, tak? Będziesz tu moją oprawą. Proszę Państwa, my chciałybyśmy dzisiaj w sposób bardzo uroczysty poświęcić ten spacer literacki Stanisławie Przybyszewskiej. Stanisława Przybyszewska wczoraj miałaby, gdyby żyła, 115 lat. Uważamy, że jest to piękna, okrągła rocznica, w związku z czym to nasze spotkanie, pomimo wielu kłopotów, odbędzie się. Zabrali mi na z uwagi na to, że jest to spotkanie nietypowe, ponieważ Stanisława Przybyszewska, tak niewiele o niej wiemy, bardzo niewiele wiemy, ale my chcemy te wiadomości przybliżyć Państwu. Ona żyła i mieszkała na Petershawie. Czy Państwo wiecie, że my w tej chwili stoimy na Petershawie? To po polsku, jak będzie przetłumaczone? Proszę Państwa, już zaraz powiemy. W ogóle znajdujemy się na Petershawie. Historycznie ta dzielnica, już w tej chwili nie jest dzielnicą, to jest Śródmieście, zaczyna się od kościoła Menonitów, a kończy się po drugiej stronie torów, tam gdzie jest gimnazjum macierzy szkolnej, tam gdzie Biała Wieża, Państwo wiecie, na placu, przed Placem Wałowym, tam kończy się Petershaw. I proszę Państwa, chcemy, żeby ta nazwa Petershawa weszła naprawdę do naszego języka. Bo tak jak mówimy Grodzisko, jest to nazwa oficjalna, a nazwa nieoficjalna Góra Gradowa. A dlaczego wszyscy wiemy Góra Gradowa? A tutaj Zaroślak, Petershawa. Także proszę Państwa, bądźmy szczęśliwi, a ja, ponieważ jestem z Petershawy, urodziłam się na Petershawie. Bardzo się cieszę, że Petershawa zrodziła tak wspaniałych ludzi. A już mówię, kto? Wilhelm August Stryjowski. To jest jego żona Klara Bedeker. Lekarka. Wyjęła pani z ust. Brunon Zwara. Jakub Kabrun. Założyciel teatru obecnego Wybrzeże. Założył go w 1801 roku. Stanisława Przybyszewska przede wszystkim. Tworzyła kilkanaście lat na Petershawie. Zapamiętajmy to. A Brunon Zwara urodził się na Biskupiej, ale chodził na Petershawie do tego gimnazjum. Ona miała 28 lat, kiedy on miał 10 lat i przyszedł do
do gimnazjum. Wtedy w 1929 roku zdawał tam egzamin. Proszę Państwa, plan naszej wycieczki jest taki, że... Jest taki, że my mamy niespodziewanie. Idziemy teraz Petershawą i musimy jak najszybciej znaleźć się przy gimnazjum macierzy szkolnej. Proszę Państwa, nie mogliśmy się z Państwem tam umówić, bo plan jest taki w IKM-ie, że wszyscy spotykamy się przy Menonie tak zawsze. Idźmy i poopowiadajmy trochę o tej Petershawie. Droga. Jakub Kabin, Wilhelm Stryjowski i jego żona Klara Bedeker. Właściwie cała rodzina Kabinów. Idziemy? Domkiem. Zaraz zobaczymy ceglaną ścianę. Jest to bastion kot. 1607 roku, proszę Państwa. Warto tam podejść bliżej i chociaż uczknąć sobie na pamiątkę kawałek tej cegły, tego bastionu, bo nie wiadomo, co zrobią z tym jeszcze. Ale jak tak będziemy tu wszyscy zaczęli, to nie było. To nie było. To nie było. To znaczy, można w postaci zrobienia. Złożyć sobie, proszę, osobny album, bo tutaj dzieje się historia cały czas. Proszę powiedzieć, proszę Państwa, proszę powiedzieć, która dzielnica? A jest to mała właściwie ta Petershawa, długa, wąska, bo sięga prawie tutaj do hełmu. Która dzielnica ma tyle składnych ludzi? A my mamy prawie noblistkę. Gdyby była mężczyzną, dostałaby Nobla. Nasza Stanisława Przybyszewska. Po to, żeby przejść wiaduktem do Gimnazjum Macierzy Polskiej. Tak przejdziemy. Zaczekamy. Taki dłuższy spacer był. Odpoczniemy trochę. Że myśleliśmy, żeby dojść. Tak, oczywiście. Tutaj, gdzie żyła. Czekamy, tak, wszystkie czekamy, bo w powolutku sobie szukamy. Zapraszamy serdecznie. Thank you.
musimy zaczekać na wszystkie osoby. Tak, właśnie. Ja czekam, aż wszystkie osoby do mnie podejdą bliżej troszeczkę, żebyśmy... Puszczam sobie tam. Żebyśmy my wszyscy słyszeli. Jesteśmy tutaj w takim miejscu, gdzie Stanisława Przybyszewska chodziła. Jest to wielka dramatopisarka. My zaraz opowiemy do niej bardzo szczegółowo i dokładnie. Tu jest kamień poświęcony i podany, w jakich latach żyła, na Tupeterszardzie. Ale musimy też powiedzieć o tym budynku. Jest to niezwykły budynek Gimnazjum Macierzy Polskich. Proszę Państwa, te pieniądze, które zostały zbierane, złotówka po złotówce, a wtedy może w innych, marka po marce, przez jej ojca Stanisława Przybyszewskiego. Stanisław Przybyszewski mieszkał we Wrzeszczu, czy w Sopocie, przepraszam, bo mieszkał tak, w Sopocie mieszkał i pracował na ulicy Dyrekcyjnej. Na Dyrekcyjnej, gdzie jest teraz zarząd kolei. Proszę sobie wyobrazić, tam przez 4 lata opiekował się, miał tam swoje zadania, ale najważniejszą dla niego sprawą w czasie Wolnego Miasta Gdańska była zbiórka pieniędzy. Chodził na wszystkich balach, na wszystkich uroczystościach z czapką i zbierał te pieniądze. Proszę sobie wyobrazić, on z workami wychodził pieniędzy. Tak hojna była Polonia. I taki piękny gmach został zbudowany. W tym gmachu, gdzie nie można już było mówić naokoło Wolnym Mieście Gdańsku po niemiecku, tylko i wyłącznie, tutaj można było mówić. W związku z czym to jedyny tak zwany bastion polskości. Z całego Trójmiasta przyjeżdżali, młodzież przyjeżdżała i uczyła się w tym gimnazjum. Proszę sobie wyobrazić, było to miejsce celowe. Dlaczego akurat z tej strony? Bo po drugiej stronie była kolejka Petersława. Tutaj dochodziła normalnie, no w tej chwili nie wiem, jakaś Gdańsk Śródmieście czy SKM, coś tam jest takiego, ale cały czas historycznie to Petersława. Z Gdyni młodzież przyjeżdżała, z Sopotu po to, żeby uczyć się języka polskiego i żeby być wychowanym w duchu historii i w duchu polskości. Na z tyłu podejdziemy tam i pokażemy miejsce, w którym miejscu mieszkała Stanisława Przybyszewska. A w tej chwili, żeby uczcić i serdecznie dziękuję Państwu, że tak licznie przybyliście, żeby uczcić tę rocznicę, mamy tutaj jedną rzecz do zrobienia. Proszę zaczekać, szukam torby. Proszę Państwa, wczoraj 1 października minęła 115. rocznica urodzin Stanisławy Przybyszewskiej. My o tej rocznicy pamiętamy i zorganizowałyśmy właśnie ten spacer. Czyli za chwilę, jak już będziemy na Wiedniku, rozpoczniemy spacer na literację i będziemy czytać cudowne fragmenty z Lewis. Każdy z Państwa będzie czytał. Podejdźmy do tego kamienia i zobaczmy wspólnie. Przepraszam, bo ten kamień został postawiony, położony prawdopodobnie w 75 roku. Odpowiedzialne służby z przykrością musimy powiedzieć nie dbają. Także zanim tu Państwa przyprowadziliśmy, musiałyśmy tutaj posprzątać. Bo nikt niestety o Przybyszewskiej z miasta nie pamięta. Są odpowiedzialne służby za te płyty,
wmurowane budynki za tablicę, ale tutaj się nigdy nic nie dzieje. To jest rocznica urodzin i właściwie można byłoby zaśpiewać 100 lat, prawda? 200. 200. Możemy uczcić minutą ciszy. To możemy minutą ciszy. Bardzo proszę, tak, bardzo proszę. Prosi. Podejdziemy w tej chwili na plac wałowy z tamtej strony, tak? Bo będziemy musieli tutaj podejść tak, z tamtej strony. I na ten dziedziniec, gdzie tworzyła Przybyszewska. Zapraszam. I tam właściwy spacer literacki się zacznie dopiero. Bardzo proszę. Ależ tu pięknie. Zobacz, jak pięknie. Ślicznie. Pięknie. Muszę się stać. Pomyślałaś o tym. Jak się? Gdzie tam wszystko? Muszę się stać. Wychodziła i tutaj toczała się po tym całym placu wałowym. Na wprost jest budynek, w którym był lombard. Ona zastawiała swoje rzeczy po to, żeby mogła egzystować i po to, żeby mogła pisać. Ale proszę Państwa, swojej ukochanej maszyny, na której pisała, nigdy nie zastawiła. Nie mogła pisać długopisem z uwagi na to, że mieszkając w tym baraku była bardzo chora, a mianowicie reumatyzm od rana do nocy musiała w nieopalanym baraku mieszkać. Chociaż w gimnazjum byłyby lepsze warunki. Opowiemy szczegółowo. Na wprost tego budynku, tutaj jak stoimy, pod numerem 10, po schodkach, był sklep spożywczy. I ona tam regularnie, codziennie robiła zakupy. Oprócz normalnych artykułów spożywczych musiała być bardzo dobra kawa do wypicia, ale również wspaniałe musiały być magazyny periodyki. Proszę sobie wyobrazić, że ona tą ścieżką chodziła do dworca po to, żeby na dworcu zakupić w czterech językach różne magazyny, takie jak gdyby dzisiaj miesięczniki o sztuce, o literaturze, wbrew pozorom osoba, która nie tylko czytała w czterech językach, ale pisała w czterech językach. Kogo ona nie znała? Zachowały się listy, które zostały wydane pośmiertnie i tam jest cała kopalnia wiedzy. Chociaż była osobą bardzo skromną, nie opowiadała o wszystkim. Część będzie jej wielką tajemnicą zabraną do grobu. Natomiast wszystkie inne rzeczy związane z podejściem literackim, z podejściem o świecie i o życiu, to ona zawarła
między innymi w swoich utworach literackich, ale także w tych pismach. Powiemy w epicentrum tworzenia. Idziemy na dziedziniec, gdzie tworzyła Przybyszewska. A mogłabym dalej mówić. Idziemy. Bastiony. Przybyszewska tworzyła w cieniu bastionów. Proszę Państwa, niemożliwe jest wejście na ten, na ten dziedziniec szkoły, dlatego że w tej chwili odbywają się różnego rodzaju prace remontowe z urzędu. I przejął tą szkołę to byłe technikum mechaniczno-elektryczny urząd wojewódzki marszałkowski. Zobaczymy, co tam będzie dalej, bo tutaj pan mnie zapytał i powiedział mi, że w 1938 roku w tym gimnazjum na ścianach były piękne freski. Zostały przez Niemców zamalowane w 1938 roku. Historycy, którzy wiedzieli kilka lat temu, że urząd to przejmie, powiedzieli w ten sposób: dobrze, przejmijcie to, ale chociaż odrestaurujcie te freski. Dajcie ludziom zobaczyć, co pięknego wymalowali tacy artyści jak Zamoyski i Cybis. Proszę Państwa, jesteśmy właściwie, gdybyśmy dosłownie parę kroków weszli na ten dziedziniec. Stały tu trzy baraki. Były to baraki pruskie dla wojska pruskiego. I później szkoła to przejęła. I Stanisława Przybyszewska w czerwcu 1923 roku, jak wyszła za mąż, przyjechała tu ze swoim mężem, bo ściągnął ich oczywiście ojciec Stanisław Przybyszewski. Stanisław Przybyszewski szalał dosłownie za swoją córką, za tą najmłodszą. Chciał ją mieć jak najbliżej przy sobie. On ją po prostu kochał i jak tylko mógł, każdy grosz, każde dzieło w tajemnicy przed żoną Jadwigą Kasprowiczową sprzedawał, a pieniądze przekazywał córce, żeby miała za co żyć. Panieńscy, bo tak nazywał po mężu Janku Panieńskim, on był rok od niej starszy, ona w 1901 urodzona, no, w 1900, on z bardzo zacnej, wykształconej rodziny, ojciec lekarz, studiował historię filozofii, oczywiście wszystko w Poznaniu, ona też studiowała na Wydziale Filozoficznym, ale ona studiowała językoznawstwo, a on fizykę, chemię, historię sztuki.
I on już tutaj był, mówiono wtedy oczywiście na tych nauczycieli, jak i w liceum mówi się profesor. On już tutaj był profesorem. Także przyjeżdżają, ale otrzymują miejsce w baraku, pokój i proszę Państwa, nie muszą za to płacić. Jedyna rzecz. I w tym czasie rozpoczyna się przy Byszewskiej tutaj naprawdę intensywna praca. To jest 23 rok. Ona rysuje, ona para się drzeworytem i pisze. A mąż, ona o nim mówi, niestety Janek tak dużo nie rysuje. I zbliża się rok 1925. Na początku 25 roku Janek wyjeżdża do Paryża. I tam niespodziewanie umiera. I chcę Państwu powiedzieć, wszystkie te wiadomości, na których bazujemy, to co Państwu opowiadamy, my mamy z listów. Ja poproszę tutaj Pana, żeby nam pokazał, są trzy tomy listów, ale mamy tu na spacer dwa, bo one są ciężkie. Jak wyglądają te listy? I z tych listów dowiadujemy się o jej życiu. Oczywiście, co chciała, to napisała. Ale czego nie chciała, to nie napisała. Tak wyglądają, proszę Państwa. Proszę do ręki wziąć książkę. Ten grubszy to jest pierwszy tom. Drugi tom. Który masz, Aniu, tom w ręce, zielony, który macie, pani ma który tom? Pierwszy chyba. Pani ma pierwszy, jest jeszcze trzeci. Proszę Państwa, bardzo polecam Państwu czytanie tych listów. W 1925 roku, kiedy umiera jej mąż, jest to jedyny rok, kiedy ona, na początku roku, kiedy on jeszcze żyje, pisze tylko jeden, jedyny list. Znikąd nie dowiadujemy się o śmierci jej męża. To samo za dwa lata później, w 27 roku, przeżywa następną tragedię. Umiera jej ukochany ojciec. Ona zostaje zupełnie sama, zdana jakby na pastwę losu. Ale proszę Państwa, nie chcemy tak już tutaj pogrążać się w tym, bo naprawdę są takie momenty, że jak ja czytałam te listy, to dosłownie można płakać. Można płakać nad jej życiem. Dzisiaj będziemy chcieli Państwu jeszcze po południu, to znaczy od pół do drugiej musimy być nad tym kanałem Raduni, bo tam musimy znaleźć się w jednym miejscu. Pójdziemy i coś Państwu udowodnimy. Ale już w tej chwili tylko powiem, że Stanisława Przybyszewska była ochrzczona i była katoliczką i umierała z Bogiem na ustach. I o tym sobie powiem. Proszę bardzo. Teraz ja bym panią poprosiła o siateczkę z tym. Proszę Państwa, przepraszam, że siedzę, ale z łóżka wstałam i nie wyobrażałam sobie, a lepiej wygodniej mi jest, po prostu jest mi słabo. A nie mogłam opuścić tego spaceru, bo przez kilka miesięcy przygotowywałyśmy się do w ogóle z całej tutaj biografii Przybyszewskiej, czytałyśmy jej utwory. I na tym spacerze chcielibyśmy, żeby Państwo się dowiedzieli, co ona napisała w końcu. Bo byłam na takich spacerach, że mówiło się tylko o jej chorobie, o jej słabościach, o jej lekarzach. Ale ona ma inną też twarz, tą piękną, literacką. I proszę Państwa, już do rąk dostajemy fragmenty. Zaraz rozdam Państwu fragmenty z jej książki. I chciałabym, żeby Państwo, każdy z Was przeczytał taki fragment. Może przez chwilę się zastanowimy, co ona chciała powiedzieć przez to. Proszę Państwa, są to
z tych listów, które czytałam, wyjęte tak zwane złote myśli. Jak Państwo będziecie czytali te listy, starajcie się wyłuskiwać właśnie te ważne rzeczy, co ona chciała powiedzieć. I ona dosadnie, proszę. Już, proszę bardzo. I idę tak, oj, to no daj mi może ją, ja ją wezmę proszę, do siebie do. Do tej kurki. Proszę bardzo. Jedni mają krótkie. Inni mają. A ja dam. No, jeszcze na dodatek. Ale oczywiście, każdy musi być zaangażowany. Ojej. Rozdaję się. Musiałam wejść. To nie ma. Tak, proszę Państwa, teraz może moja koleżanka Krysiu przypomnij tą historię, jak ona podróżowała z mamą. Ja przypomnę daty, kiedy zmarła mama. No czyli Przybyszewska 1901 urodzona, matka umiera w 1912. Ona ma 11 lat. Powiedz, gdzie podróżują? Gdzie? Proszę, jak to się z nimi stało, że ona musiała z tej Polski, z tego Lwowa wyjechać? Proszę Państwa, wydaje mi się, że to jest spacer literacki, ale jakie bogactwo i co przekazano matka, co przekazała proszę swojej, rozdać co przekazała swojej to córce, sobie dajcie, niebywały potencjał twórczy. To jest dla Was na pamiątkę. Matka, pająkówna, była. Ale to muszę Pani zadać, bo to powiesimy. A ja przeczytam najpierw, dobrze? Przeczytać? Tak, ale, tak, ale musi Pani mi oddać, bo to my powiesimy koło kamienia. Bo mamy z tym. Przygotowane z tych. Nie, nie, wszystkie ze wstążkami muszą do mnie wrócić, Ania. Proszę skarbie, ale jeszcze, Amia, musimy sobie tylko przeczytać, tak? Czy wszystkie? Nie, przeczytamy te bez kartę, bez tego. O, nie bój się. Nie, no bo mamy tam jeszcze do proszę Państwa, chciałam właśnie tutaj bardzo piękne, bo akurat u nas na Świętego Ducha mamy taki kącik literacki i pisaliśmy wiersz o wolności. Ona tutaj tak pięknie napisała. Zastrzegam sobie wyłącznie posiadanie swego życia, czyli wolność przez duże W, za wszelką cenę, dość wysoką, godność przede wszystkim. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba, bardzo pięknie napisane. Teraz Pani przeczyta, bardzo proszę. W dzisiejszej dobie społeczeństwa narzucają nam... Ciszej, umawiamy się, że już teraz słuchamy. Jakie zatem kryzysy potworne czekają nas obecnie? W co się Europa zmieni? Za powiedzmy miesiąc? Czyste. Czyż nasze pokolenie skazane jest? O co tutaj chodzi? No oczywiście, proszę Państwa, Wolne Miasto Gdańsk. Słyszałam niedawno, że Przybyszewska nie kochała Gdańska. Proszę mi powiedzieć, jak ona mogła ten niemiecki Gdańsk kochać? Jak tutaj było zaledwie 8% gdańszczyn. Bardzo mało było Polaków. Naokoło Niemcy. Lata 30. już hitlerowcy. Proszę Państwa, że ona w ogóle przeżyła te lata 30. Że udało jej się. Gdański już potem był niebezpieczny. Nie był tak bezpieczny jak w latach 20. Kiedy nie było antagonizmów między Polakami a Niemcami. Ale jak Państwo przyjdziecie do nas na spacer o Biskupiej Górze, tam się Państwo szczegółów dowiecie, bo tam jest dużo tej niemieckości i tam dużo na ten temat mówimy przy Brunonie Zwarze. Także Wolne Miasto Gdańsk od 1920, a ona w 23 jest tutaj. Bardzo proszę. Przewodniczący. Dobra, jak to jest, proszę. Patrząc na pola i wskrzące w blasku słońca góry, żegna się z nimi jak przed wyprawą na tamtym stronę. Czuję się moralnie, raczej nerwowo, troszkę psem. Ale nie nędzę. O to tylko chodzi. Skomentujmy to może. Skomentujmy, bo to jest piękne. Mogę prosić mikrofon? Proszę.
Proszę Państwa, góry, ona się żegna z górami. Jak to było? Młoda dziewczyna odbywa praktykę w Nowym Sączu u sióstr niepokalanek. Ona skończyła seminarium nauczycielskie i odbywała praktykę w Nowym Sączu. Ona była szalenie zadowolona, ona tam cudowne książki czytała. I żegna się z tymi górami, bo czuje, że przed nią Poznań, wzywają Poznań, Warszawa, a potem Gdańsk. Urodzona w Krakowie, ale znała góry na pewno, doskonale. Góralka, góralka w Gdańsku. Przy maszynie stojącej na zbyt wysokim, na stole zbyt wysokim, same siedząc na bardzo nieodpowiednim, zwykłym krześle, powoduje nieznośne, bolesne zmęczenie mięśni w plecach. To też mam tego dość na pewien czas. To, co ja tylko mogę powiedzieć, jak się nazywała ta maszyna do pisania. Ona miała dwie maszyny do pisania. Adlerka, Adler. A czy Państwo wiecie, co oznacza po niemiecku Adler? Orzeł. Czyli na takim orlątku pisała, na małej Adlerce też. Ciągle się psuła ta maszyna. Trzy razy do roku pękała sprężyna. Ale nigdy maszyny nie zastawiła tutaj na Placu Wałowym w Lombardzie. Rower zastawiła, inne rzeczy. Ale nie maszyna. To było jej życie. Marzyła owszem o nowej, ale nikt się nie zlitował. Ani ciocia, no bo wszyscy naokoło, jeśli chodzi o ciotkę, o siostrę przyrodnią, no to woleli dać jej pieniądze. Na życie. Na życie. Dobrze, proszę. Tak, trzymam się, bo mam coś do fortepianu. Ależ to pan tu odkrył wspaniałą rzecz, a mianowicie jako dziewczynka z matką malarką objechała całą Europę Zachodnią. Pięknie mówiła w czterech językach. To, co opowiadałam wcześniej. Listy pisała do wszystkich możnych tego świata. Do Mana między innymi. Zachowała się ta korespondencja. Ależ jak ona pięknie grała na pianinie. I na skrzypcach. Tenis był jej ulubioną grą sportową, więc była na tamte czasy emancypantką, świadomą kobietą wszystkiego, to w dzisiejszych czasach byłaby kobietą feministką. Ona nie miała żadnych oporów, żeby rozmawiać z mężczyznami, profesorami Uniwersytetu w Poznaniu. Jeżeli nie przyszła na takie spotkanie nieformalne, to wszyscy mówili, szkoda, że ciebie nie było, bo nie miał kto z nami dyskutować. Ona miała i była wizjonerką i przeczuwała, co będzie się działo w Gdańsku i w Polsce. Słucham pana. Wstaję przed 8 i robię sobie czaj, świetny czaj. To jeszcze taki powiązany, steroję się. Co robię rano? Jeszcze trzecia jest? A wreszcie po co? Przecież sprawy nie wystawią mi ani w Polsce, ani w Niemczech. Praty są zajęte ważniejszymi rzeczami. No, tu mamy teraz czyli ważną sprawę. Jeśli chodzi o dobrą herbatę, kiedy ona piła sobie tą herbatę? To wszystko w latach młodości, kiedy rano już wstawała, kiedy była nauczycielką, miała 50 dzieci w klasie. Proszę Państwa, i pisała, że stroi się, kupowała sobie błyskotki, no chciała ładnie wyglądać. 8 par pończoch już miała nawet, mówi, uskładanych. I musiała dalej zbierać sobie wyprawę, bo cała wyprawa właściwie przepadła w pralni. I my jesteśmy tutaj z Państwem na tym dziedzińcu, w tak zwanym epicentrum sprawy Dantona. Jak to się stało, że ta sprawa Dantona tutaj powstała? Ona już w latach młodości, w rozmowie ze swoim kuzynem,
Leszkiem Barlińskim i z drugim kuzynem Adamem Barlińskim, bo Barlińska Helena to była siostra jej mamy, która opiekowała się Stanisławą do końca życia. I najwięcej listów Stanisława napisała do Heleny Barlińskiej. A Helena jak tylko mogła, to jej pomagała. Bo Helena właściwie chciała, żeby Stanisława była w Warszawie, z nią mieszkała. Ale nie, ona kochała wolność i wolała tutaj być sama i tworzyć. Tu było epicentrum tworzenia sprawy Dantona. Moja koleżanka przeczyta to teraz, bo to jest adekwatne miejsce. Proszę, to co pani widziała. Tak, przeczytajmy to. Dziś jest historyczny dzień w moim życiu. Skończyłam sprawę Dantona. Zupełnie. Pozostaje tylko korekta skryptu. Straszno mi. Praca ta trwała rok bez 10 dni. Dzień w dzień, nie wyłączając niedziel, tu było centrum obrotowe wszystkich czynności. Treść egzystencji, krótko mówiąc. Przy tym jestem dziś jeszcze głębiej zakochana w Robespierze niż 5 lat temu, więc strasznie smutno rozstawać się z nim, by wyruszyć w daleką podróż. A jak to się stało, że ona w ciągu roku prawie napisała tak ładnie, składnie, na ponad 200 stron utwór sceniczny? Pani dyrektorowa Augustyńska, która mieszkała tutaj w tym gimnazjum, któregoś dnia jak weszła do niej, mówi do tego baraku: Jezu, pani Stanisławo, czy pani wietrzyła? A było minus 15 na dworze. Nie, ona taką temperaturę, ona miała nawet zimniej niż na dworze. I znów za parę tygodni znów przyszła pani dyrektorowa i mówi: to ja bardzo panią poproszę, a to był grudzień 28 roku, do wiosny 5, może 6 miesięcy, już ją zabrała do gimnazjum, do budynku, do malutkiego pokoiku. Ona nie mogła się Stanisława pomieścić ze swoimi rzeczami, a to na strychu, a to jakieś szafki, a czegoś tam nie mogła dać na strych, bo to było tak strasznie cenne. Miała cały zbiór, tak jak pamiętacie państwo książeczki Kolibra, to tam były wtedy popularne tausznice i ona te tausznice kupowała i tak zbierała te serie. Także udało jej się wtedy napisać sprawę Dantona. Dzięki temu, że miała ciepło i przyjemnie, normalne ludzkie warunki. Ale później musiała się wynieść, bo proszę państwa, nie tylko ona w takim baraku mieszkała. Tu więcej zamieszkiwało też nauczycieli i nauczycieli też nie stać było niektórych na płacenie gdzieś tam czynszu wynajmowanych mieszkań i oni też mieszkali tutaj w tych barakach. Ale poszła nagonka na nauczycieli, proszę się wyprowadzić, szukać sobie miejsca, a do niej to jakby nie docierało. Ona najpierw mieszkała pod dwunastką w baraku, a później jak po napisaniu tej sprawy Dantona musiała przenieść się i dostała numer 13. Już pod tą trzynastką do śmierci chyba mieszkała. Chyba, nie wiem, nie pomyliłam tych numerów, ale cóż tam, ona zawsze mówiła, że trzynastka jest pechowa. Ale zobaczmy, co się działo dalej. Przeczytajmy coś. Rozstrzyga na pusta i płocha. Dziś jak 16-letnia panieneczka, tylko z głęboką bruzdą koło ust i wyraźnymi zmarszczkami na czole i skronie. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy pan burzę i przynajmniej tą drogą utrzymuję pewien kontakt ze światem? Nie, proszę. Tu w Poznaniu w ostatnich czasach spotykam się mało z kim, bo nie mam absolutnie tego zmysłu towarzyskiego. Nie, proszę. Kombinuję, na co wstąpić? Matmę, medycynę czy filologię? Ta ostatnia alternatywa prawie jednak odpada.
Dziękuję, proszę. A tutaj mi się trafiło znowuż na temat nędzy. Nędza to zresztą integralny składnik biologii ludzkiej. Jak białko czy wapń w kościołach? Kościach, więc nie ma życia bez niej. I ostatnie takie, czyż może być uczucie przykrzejsze od gniewu? Cudnie. Proszę bardzo. Przy tym ta potrzeba mówienia. Proszę. Najwygodniejsza filozofia to móc się uśmiechnąć dyskretnie, połową ust. Do każdej swojej myśli i z każdego utrapienia. Dziękujemy ślicznie. Proszę Państwa, ona o tej sprawie Dantona pomyślała już od dawien dawna. Jak miała 8 lat, matka zawiozła ją do Francji i jako mała dziewczynka obejrzała między innymi Louvre. Wszystkie obrazy, och, zapomniałam powiedzieć, przecież malowała cudnie. Więc ona miała już w zarysie przepiękne postacie, co będzie w przyszłości robiła, bo talentów jej nie brakowało, ale gdzie ona jeszcze była, Jolu? W którym muzeum? W Muzeum Rewolucji Francuskiej, bo wiemy, że sprawa Dantona dotyczy Wielkiej Rewolucji Francuskiej, ale to jest temat na oddzielny spacer i kiedyś się spotkamy, proszę Państwa, tylko będziemy mówić o tej Wielkiej Rewolucji. Ale proszę Państwa, tam są, ona coś chciała nam Polakom powiedzieć, pisząc, przekazać jakieś przesłanie, bo cóż w tej rewolucji tam się dzieje, obalenie monarchii, powstanie deklaracji praw człowieka i obywatela. Następnie rewolucja francuska, która dała tyle ciekawych i nowych pierwiastków w sferze społeczno-kulturalnej, właściwie w każdym życiu, ale w straszny sposób została przeprowadzona. Ale nie tylko ta rewolucja, proszę Państwa. Są ludzie, którzy właśnie krytykują i Dantona, że ścinał ludzi i Robespiera, ale proszę Państwa, była też Wielka Rewolucja Październikowa. Tam też się takie rzeczy działy, prawda? Cała rodzina carska została wymordowana. Także rewolucje, które były okupione krwią. Proszę Państwa, ona, ja czytając tutaj, jak Państwo tak pięknie czytacie, aż mnie to naprawdę wzrusza, bo ja już bym chciała od razu komentować, ale nie wytrzymalibyście ze mną tutaj. I ja doszukuję się poezji w tych listach, że ona jak poetka pisała. Napisała list do Jeana Cocteau, w którym napisała takie zdanie: nie jestem poetą, ale jestem. Ale jestem, i teraz widzicie Państwo, mam natłok tych wiadomości, ale jestem literatem, ale jestem, nie, a właśnie, że wiem, nie jestem poetą, ale jestem matematycznym literatem. Czyli, proszę Państwa, pierwiastki cechy człowieka o ścisłych zainteresowaniach, bo matematyka, fizyka, astronomia, anatomia, ona nie wiedziała, czy na medycynę wstąpić, ale jednak ta lingwistyka jej pozostała. Ona krótko studiowała, także zalicza jej się tak praktycznie ukończenie tego seminarium nauczycielskiego z prawem do uczenia jako nauczycielka w szkołach podstawowych. Ona tutaj prosiła panią dyrektor augustyńską,
czy mogłaby jej jakąś pracę załatwić, bo i przecież mogła tłumaczyć z francuskiego, mogła uczyć dzieci i angielskiego, i niemieckiego. Nie, niestety, szkoła miała tak wysoki poziom, tak wielkie wymagania, że po prostu brakowało jej wykształcenia. Mąż jej takie wykształcenie miał. Ona tylko do uczenia w szkole podstawowej. A to już było gimnazjum na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze powiem jedno. Utwory, jakie napisała. No, Sprawa Dantona, 1929 rok. Ale wcześniej napisała 93, taki tytuł. No bo odnosi się do rewolucji 1793. Następnie napisała Termidora. Termidor, bo ona w sprawie Dantona, ale nawet w tych listach, używa nazw miesięcy dotyczących kalendarza rewolucji francuskiej. I tamte miesiące pojawiają się takie Ventos, no to gdzieś na wiosnę, powiedzmy 20 któryś marca i niech się kończy koło 19 kwietnia. Termidor to było oczywiście w lipcu, kiedy była ta wielka rewolucja francuska. Floreal, przepiękne nazwy. Napisała wiele nowel. Sama pisała i mówi, Jezus, na tej maszynie tak ciężko mi się pisze, napisałabym 40, a mam 30, z których nie jestem zadowolona. Jakie nowele napisała w tym roku? Uniwersytet Gdański pofatygował się, pracownicy, do archiwum państwowego w Poznaniu i tam wyłuskano jej oryginalne nowele. I stworzono zbiór tych nowel, także jest w tym roku na rynku, są te nowelki. Musimy iść już dobrze, już jest czas. Będziemy szli na Plac Wałowy, wrócimy się. Nie, a dobrze. Tak, już musimy iść, chodź. No nie, to jest. Ale zrobimy się na tym kanału. Idziemy. Proszę Państwa, to te karteczki kolorowe, które są rozdane, to są dla Państwa na pamiątkę spotkania. Bardzo proszę. I jeszcze zawiesimy. Bardzo proszę, bo mamy bardzo mało czasu. Chcemy coś Państwu przekazać. Byłyśmy w piątek na wspaniałej takiej imprezie dotyczącej instalacji. Osoba to... Proszę Państwa, artyści to nazywają instalacją. Mnie to słowo się nie podoba. Zaraz pokażemy Państwu tą instalację. Była to Anka Leśniak, która doktorem doktoryzuje się i między innymi stworzyła takie dzieło z cytatem właśnie. Dla nas pewnie przygotowała ten cytat. Prawo kierujemy się akurat na ten budynek i zobaczymy ten cytat. Nie, 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 policja. A policja po co proszę jeździ? Żeby strzec. No, po co się tu kręci? Serdecznie zapraszamy. Proszę zobaczyć, tu, pod ten budynek, co tu się działo. Mamy mało czasu, bo musimy o pół do 12, pół do drugiej być przy Rogaczewskim w kościele, więc trzeba nogi wyciągnąć. Ale nie dosłownie nogi wyciągnąć. No nie. Nie, tylko do przodu. No.
chodzić. O. I tu była właśnie ta instalacja. Prawda, że piękne? A tu proszę zobaczyć. No widzę, widzę. Byliśmy świadkami tej instalacji. Serdecznie zapraszamy podejść tutaj pod tę kamienicę o godzinie w piątek, o godzinie 18:00. Pani plastyk, można to tak nazwać, miała książkę, pisma Stanisławy Przybyszewskiej i czytała jedno pismo. W jaki sposób, tak, żeby wszyscy po każdym zdaniu, a może wspólnie przeczytamy. Cóż tam? A ja chciałam Państwa zapytać, ktoś z Państwa ma podobny cytat? Podobny. Proszę znaleźć. Ale może najpierw tu przeczytajmy i znajdźcie. Zastrzegam sobie wyłącznie posiadanie swojego życia. Czyli sobie. Proszę nie ingerować w moje życie. Czyli osoba, która samodzielnie, bez jakichkolwiek wskazówek, starała się żyć. I pani, która tę instalację przeprowadzała, czytała list i po każdym zdaniu rzucała taką lotką. Proszę zobaczyć. Rzucała po każdym takim zdaniu. Bardzo proszę. Proszę. Proszę bardzo. Taką lotką rzucała. Zobaczmy, jest to. To długopis. Dokładnie tak samo. Znaczy, o co chodziło? Nie, długopis. W tym liście do Schillera wszystko o to, co prosiła, było takim rzutem o ścianę. Taki, nie, proszę podejść bliżej. I ona tam rzucała tam sobie. My pozbierałyśmy te lotki, pozwoliła nam. I chciałam powiedzieć, i powtarzamy państw. Instalację, tą, która była w piątek, a Państwo nie byli, a myśmy byli, więc po prostu na tej zasadzie dokładnie po przeczytaniu jednego czy dwóch zdań, proszę. Ona rzucała tutaj jako określenie tej niemocy. Ona walczyła tak właściwie ze ścianą i to chciała Pani Plastyk przekazać nam. Bardzo proszę. Rozdaj Państwu w prezencie jeszcze, następny prezent, maski mamy. Bo oczywiście sprawa Dantona pierwszy raz pokazała się w 31 roku we Lwowie na scenie. I miejmy tą pamiątkę. Przepraszam. Proszę bardzo. Proszę, już dałam. Proszę. Proszę, Ala. No weź sobie. Dla ciebie to masz z góry. Przepraszam. Już daję. To mam rękę za jedną. To jeszcze coś mnie poprzytrzymam. Przepraszam najmocniej, coś tam spadło. Proszę. Sekundkę. Sekundkę, przepraszam. Nie, nie, proszę tak powolutku. No, tak, 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 proszę bardzo. Proszę. Nie, jeszcze nie dostałam. No tutaj pani jeszcze. Pani, proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo, kto jeszcze? Jeszcze ja. Bardzo proszę. Proszę, ale podziwiam Was dziewczyny, że żeście się tyle napracowały, aż piękne bardzo. A tu dla Pana to my mamy specjalną, bardzo proszę, proszę ją założyć. To ja tą oddam. Nie, dla Pana. Z maską mam chodzić? Ale oczywiście. Nie, nie, niech Pani trzyma. Ja wiem, tak tu przytrzymam, a Pan sobie założy. No, mam tak chodzić z tą maską? Bardzo proszę, oczywiście proszę Pana, czy Pan się wstydzi? No nie, ale jak mnie zobaczy milicja, powie jakiś terrorysta. Proszę bardzo. I jeszcze jedna maska, kto może, ten zakłada. Bardzo proszę. Kurde, muszę się zobaczyć, jak to wygląda. O, jak pięknie, bardzo ładnie. Proszę Państwa, jesteśmy wyposażeni maską.
laski, czyli Melpomena, z nami czuwa. Zapraszamy teraz serdecznie przez ten park na wprost. Wracamy się pod kamień. Szybciutko zakładamy tam. Zawiązujemy to, co miała Krzyżeska nam przekazać. I wędrujemy dalej, bo mamy ograniczony czas. Zostały. I bardzo proszę osoby, które mają ze stożęczkami, powiesić tu. Najpierw przeczytać, tak? Pani pierwsza, bardzo proszę. Dobrze, bardzo proszę, chwileczkę, słuchamy. Rano, zawsze przy przebudzeniu, znajduję na kolanach książkę i lampę rywalizującą ze światłem słonecznym. Cudnie. Proszę tutaj, przy tym pierwszym szęśle, proszę wiązać. Teraz pani, bardzo proszę. Debra już ubita na śmierć. Nie ma równania, któremu bym był banie potrafiła wręczyć postępy, przemiany, nawet proces składany. Cudnie. Bardzo proszę tutaj wiązać. Proszę pan. Dziś jest historyczny dzień w moim życiu. Skończyłam sprawę Dantona. Zupełnie pozostaje tylko korekta skryptu. Straszno mi. Praca trwała rok bez 10 dni. Dzień w dzień, nie wyłączając niedziel, to było centrum obrotowe wszystkich czynności, treści egzystencji, krótko mówiąc. Przy tym jestem dziś jeszcze głębiej zakochana w Robespierre niż 5 lat temu. Więc strasznie smutno stawać się z nim, by wyruszyć w daleką podróż. Cudnie. A pana zapraszam tam. Tu, proszę pana, tu proszę powiedzieć. Przepraszam. Tu, jako najważniejsze rzeczy. Proszę, raz pani. Jestem zupełnie, absolutnie bezbronna. Mogę tylko prosić, a potem zdeglać się na wolnym ogniu oczekiwania. Trudno. To oblicze mego losu i prawo trzynastki, pod którą mieszkam. Serdecznie zapraszam. Tu proszę powiesić. Tak, bardzo proszę. A pani teraz, bardzo proszę. Wszystkie moje listy były i będą literaturą, jak i ten także zresztą. Mam to szczęście, że największą księgę, jak mnie pasjonuje, to przeczytam pół dnia. Bardzo proszę. Powinniśmy tutaj, tak? Bardzo proszę. Jolu, proszę. Znaczy nie Jolu. Zastrzegam sobie wyłączne posiadanie swego życia, czyli wolność przez duże W. Za wszelką cenę, dość wysoką, godność przede wszystkim. Bardzo mi się to podoba i z powrotem mi się trafiło. Proszę bardzo. Tu proszę. Czy ktoś jeszcze z kokardkami ma? Już wszystkie kokardki wyczerpane, tak? Czyli teraz, proszę państwa, ja proponuję, pan nam tutaj tak pięknie robi zdjęcie, zapraszam wszystkich i robimy zdjęcie wspólne przy Stanisławie Przewyszewskiej. Tak, żebyśmy się zebrali tak w kupie razem, tak? Bardzo proszę. Może tak, żeby te karteczki były też widoczne, prawda? No tak jakoś tutaj zrobimy. Zapraszam wszystkich. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę. Co z tym panem rozmawiać, proszę? Zapraszamy. Proste. Zapraszamy. Jak nie dużo trzeba, już jest. Pachowiec. To ja mogę pani ten przesłać te zdjęcia. Ależ oczywiście, proszę pana, liczymy na to. Panią, ja też liczyłem na to, że. Ale chciałam powiedzieć, no nie żałuje pan chyba, prawda? Proszę panią, w żadnym wypadku. Żałowałbym, gdyby mnie tu by nie było. O, bardzo się cieszymy. My potrzebujemy takiej osoby, która by nas, bo my dbamy tylko i wyłącznie o treści, a o formę to raczej wie pan, tak ciężko. Wiem. Mówiąc z tym, pogodzić wszystko, to nie? Wszystko, bo my mamy głowy zaprzątnięte literaturą, co niektórym się to nie podoba. I to ich błąd. A to już jest inna sprawa. Nie wiedzą, co dobre. No, ale niestety musimy walczyć. Proszę pana, walczyłyśmy nawet o ten spacer. I warto by. Bo niektórzy sobie uważają, że tylko oni mogą na temat Stanisławy Przybyszewskiej opowiedzieć. A o sprawach obyczajowych i krzywdzącej ją opowiadają niestworzone rzeczy, że mieszkała w pałacu na przykład.
a mieszkała niestety w baraku. Tudzież jeszcze inne historie. Matka z córką, wiadomo, że była jej pająkówna, czyli matka, była bardzo uznaną malarką. Jako panna jeździła po wszystkich muzeach, była zapraszana, wernisaże w Berlinie, ona też władała trzema językami naraz. Ale proszę sobie wyobrazić, jak urodziła tą córkę z nieprawego łoża, wszystkie jakiekolwiek galerie zamknęły się przed nią. Bardzo ciężko to przeżyła, ale poradziła sobie. Ona naprawdę grosze brała za te obrazy, po to, żeby utrzymać się. Pomimo takich trudności jeździła z tą córką za granicą. Nauczyła i powiedziała, my kobiety musimy być zdane na siebie. My nie oczekujemy żadnej pomocy. I dlatego wydaje mi się, że Stanisława Przybyszewska bardzo głęboko wzięła sobie do serca to, co powiedziała jej matka. I strasznie z tego powodu tyle osób chciało jej pomóc, ale korzystała z różnych fundacji. Dostawała stypendium z Warszawy. Pomimo to te grosze, te pieniądze nie były zbyt wielkie i oczekiwała też na wsparcie rodziny. Otrzymywała te wsparcie od osób z Norwegii, czyli od jej przyrodniej siostry Iwy. A państwo pytali się, gdzie jest pochowana. Została pochowana według oficjalnych informacji na Chełmie, gdzie opisane i określone są nieprawidłowe wiadomości, a mianowicie, że została pochowana na cmentarzu bez wyznaniowców. Nie ma takiego cmentarza na Chełmie bez wyznaniowców. Poszliśmy do księdza proboszcza. Oczywiście na starym Chełmie, tam gdzie jest kościół podwyższenia krzyża, jest przy kościele cmentarz, ale tam jest naprawdę niewiele zostało pomników. Trudno to nazwać, jakieś tabliczki, które zachowały się. Tak jak wszędzie, przy każdym kościele był cmentarz zaraz przy kościele. I proszę sobie wyobrazić, że nie miała po sobie ani bliskich, bo wszyscy byli bliscy w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, kto zadbałby o ten grób. I po 45 roku po prostu nie został wykupiony dalej i zrównany ten teren został. I na dzień dzisiejszy nie umiemy powiedzieć, gdzie faktycznie mamy umiejscowiony kościół, ale gdzie jest pochowana, tego nie wiemy. Będziemy starały się również, żeby chociaż na jakim drzewie zawiesić tabliczkę, że tu była pochowana, na tym cmentarzu. Tego do tej pory, chociaż starano się, niestety trudno powiedzieć, w którym miejscu jest pochowana. A teraz podejdziemy do innego kościoła, pod inny kościół, tak zwanego księdza, tam gdzie ksiądz Rogaczewski rozpoczął budowę małej kapliczki. To miała być mała kapliczka, a później z tego obok miał być piękny, duży kościół. Ale co dalej się zdarzy, to jak przejdziemy, będziemy opowiadać dalej. Zapraszamy.
dobry pomysł. Ja tak mniej więcej kierunek tylko, ale że w związku z tym, że myślałam, że to tak orientuje się po wiek pani ludzie i kierunek pan właściwy jest, to czy dobrze, nie? Franciszek Rogaczewski, proboszcz tej parafii, błogosławiony Marian Górecki jako jednocześnie był księdzem tej parafii i błogosławiony Bronisław Komorowski. Data tych trzech, 1941, 1 września zostali aresztowani. Dlaczego? Ponieważ oni byli jednocześnie wykładowcami Gimnazjum Macierzy Polskiej. Tak ukochali tę gdańskość i tą polskość i pokazywali ją, nie wstydzili się pokazać. I proszę sobie wyobrazić, że 1 września te osoby zostały aresztowane i w Stutthofie zginęły. Nasz papież 107 męczenników w Warszawie na ołtarze wystawił, a mianowicie ci czterej wraz z błogosławioną Alicją Kotowską. A do czego zmierzam? Tutaj w księgach parafialnych tej parafii urodziła się i tutaj jest zapisane, zmarła i zapisane jest, że msza w kościele odbyła się za duszę świętej pamięci i stąd kondukt wyruszył na Pochulanką, czyli na skróty. Kiedyś nie było armii ulicy Krajowej, tylko Pochulanką szedł na ten cmentarz podwyższenia krzyża. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że tak wspaniałą historię mają ci księża, co działo się w tej kaplicy. Pod spodem są piękne piwnice, w których odbywały się wszystkie zebrania tajne stowarzyszeń całej Polonii. A mianowicie tu również miał różne próby chóry kameralne Polonii, orkiestra kameralna Polonii, po to, żeby nie było słychać, żeby nie było nic widać, żeby nie przedstawiano, że Polacy są tak świetnie zorganizowani, bez względu na to, co się stało się tragicznie. 1 września nie tylko oni, ale i pocztowcy i później
z Westerplatte też podzielił los Tystem Smutny. I jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał sobie obejrzeć, to jak wychodzimy z kościoła, po lewej stronie są przepiękne trzy tablice o historii tej kaplicy, bo to nie kościół miał być wstępnie, to miała być tylko kaplica, a kościół miał się tam budować, ale z uwagi na to, że fundusze były bardzo niewielkie, ale ksiądz Rogaczewski zadbał o kamień węgielny. I proszę sobie wyobrazić, że ten kamień węgielny już czekał, ale w 1938 roku na Biskupiej Górce już Gauer Leitner Forster chciał pokazać i prezent zrobić Hitlerowi i zbudował schronisko, ale wcześniej trzeba było przyjąć jakąś konwencję, a mianowicie trzeba było mieć ten kamień węgielny. Proszę sobie wyobrazić, że pod osłoną nocy ten kamień węgielny, który tutaj był, Kaszubi przywieźli. Księdzu Rogaczewskiemu został ukradziony. Cóż on, biedny ksiądz, mógł zrobić z hitleryzmem, czyli z takim potężną, cóż on mógł zrobić? On mógł tylko napisać i prosić. Proszę mi oddać ten kamień. Na to powiedziano, odpisano, jeżeli udowodnicie, że ten kamień jest wasz, to wtedy my oddamy, pokażcie fakturę. No gdzież rolnik z Kaszub mógł pokazać fakturę? I tak się stało, że ten kamień węgielny z tego kościoła, ten ukradziony, jest pod schroniskiem. A proszę sobie wyobrazić, że w tym schronisku, jak Niemcy już wyszli, był sztab generalny Batowa. Ani jedna cegła stamtąd nie spadła. Ja tak sobie pomyślałam, że może ten kamień węgielny uratował, bo wszystkie inne zostały w jakiś sposób, kościoły naruszone, kościoły całkowicie zlikwidowane, na przykład Salwator, jeszcze inny tu był, jeszcze kościół przy Menonitach, 25 metrów od Menonitów, kościół apostolsko-niemiecki, całkowicie zrównany, no bomba po prostu przyszła całkowicie zrównana, a schronisko zostało bez jakichkolwiek, więc myślę z koleżanką, że chyba ten kamień węgielny uratował. Ja chciałam też podziękować Państwu serdecznie za ten spacer w imieniu mojej koleżanki i zapraszam na następny spacer. Dziękuję bardzo. Wrócimy i wychodzimy. Nie, 16-17, sobotę. Bruną Zwara, Drogą Królewską. Idziemy od Bramy Wyżynnej. Do Bramy Zielonej. Dziękuję. Tylko sobota. Sobota. Aha, ale nie, sobotę. Ja powiedziałam, ja nie wiem, który to jest dzień. Sobota na pewno. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, a czy ja bym mogła mieć prośbę taką? My należymy do naszego dolnego, do...